I tu znowu wkraczam na temat tej debaty o Straży Miejskiej. Na drodze polecam Państwu przejechanie się na tą drogę od Krajówki, od 15, od Poznania wzdłuż na stację transformatorów tam na naszego kawałka, czyli wysypisko śmieci i zobaczenie, coś wywieźliśmy stamtąd, kilkadziesiąt przyczep śmieci. Kilkadziesiąt przyczep śmieci. Jak ruszyli non-stop pełno, to nie potrafili złapać ziemi, żeby się nie wygrzebać ze śmieciowiska. To nie są śmieci z wczoraj. No więc co się działo? Dzisiaj mamy sytuację taką, że Zarząd Gospodarki Komunalnej z tymi ludźmi, którzy odeszli z gminy, z tej brygady, ma obowiązek sprzątania rowów przydrożnych i wsi, i przystanków autobusowych. Taką decyzję podjęliśmy, a Zakład Aktywności Zawodowej wyposażony w piękny sprzęt, za który też Państwu dziękuję, bo to wynik naszej płacy budżetowej, i w traktory z zamiatarkami, i z profesjonalnymi odkurzaczami do liści, i w sprzęt do koszenia, i do tam cudawianki, będzie sprzątał miasto. I odladzał, i sprzątał. Czyli wektor idzie taki, Zakład Aktywności Zawodowej sprząta miasto, a Zarząd Gospodarki Komunalnej sukcesywnie wieś po wsi tłucze. Wiemy już dzisiaj na przykład w stodołach ten chodnik wybudowany, no zarośnięty, kupa dziadostwa, już tam chłopacy jadą, wiemy, że już są informacje, że gdzieś tam w rowach, na poszczególnych takich drogach dojazdowych w obrębie Bławat, to zniknie w najbliższym czasie, bo no, mamy możliwości i będziemy to sukcesywnie uprzątać. Już usuwamy też jakieś nielegalne składowiska odpadów po kolei. Myślę, że tam za kilka miesięcy, no bo tego nie jesteśmy w stanie zrobić natychmiast, naprawdę będzie widać szczelnie taki progres, postęp w kontekście uprzątniętych śmieci, a reszta to już też od nas dużo zależy, nie ukrywam, bo to boli strasznie, jeżeli mi ktoś wyrzuca w łąkim telewizor jakąś papę z dachu. No skandal, po co to komu? Nie rozumiem. Big bag czeka, metr sześcienny śmieci to jest kupa. Wystarczy postawić big baga, wrzucić tą papę i raz do roku za darmo to zabieramy. Nie, bez sensu zupełnie. Na tej kandydacie jeszcze raz Państwu przypominam, wiemy, że Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs na PSZOK-i i obiecuję, że w najbliższym czasie, jeżeli ten konkurs się pojawi, to bierzemy w nim udział, nowelizujemy dokumentację projektowo-techniczną i bez względu na wszystko, tam jest też bardzo duże dofinansowanie, budujemy, jesteśmy w kontakcie z Departamentem Rolnictwa, bierzemy, robimy PSZOK. Bo bez niego giniemy w śmieciach. To się jednak, to już gdyby było wybudowane kilka lat temu, dzisiaj nie mielibyśmy połowy problemów ze śmieciami, które mamy.